No. Dobra, jest nagrane. Jeszcze się nawet nie przywitałeś. No dobra, skoro już musimy, to witamy, ja jestem Marszal, po drugiej stronie Drakon. Przywitaj się. Ja się przywitaj. Dzień dobry. Ja się mam przywitać, ten się nie przywitał. Nagrał, wziął, odpalił, na pałę i jedzie. Przecież na nagraniu jest nawet, że jesteśmy już ani, na żywo. Ani nic, ani dzień dobry, ani do widzenia, ani subskrybujcie, nic. Tylko po prostu jedzie z tematem i od razu. To się trzeba przedstawić. Kultura jakaś kurwa musi być, prawda? Jeszcze beknę, to tak dla zaakcentowania mojej kulturalności. No. Dobra. Jeszcze ja się muszę ustawić. To może w Rivendell się ustaw. Czy gdzie tam ci wygodnie. Bo ty korzystasz z HD moda, nie? Nie. Standardowa wersja. Aha, bo ja po prostu zrobiłem sobie taki pomysł na Full HD, że po prostu w konfigach sobie zmieniłem rozdzielczość i działa. I wygląda to w sumie na całkiem nieźle. Jest rozdziałka 1280x960 u mnie i gra wygląda okej. Na moim monitorze. No ja dałem to Full HD i to może w sumie był trochę błąd, bo mi... Tu pewnie widać, że mi troszeczkę te... To mapę obcina. Ale to się nie widać, ale to tam. Nie jest jakieś specjalnie. Nie będę się ustawiał za bardzo na górze, także Erebor nas mało interesuje. Oby ta mapa była widoczna w całości. No dobra, chyba przejdzie. No dobra, stawiam się w Rivendell. No, musimy się ustawić. Trzeba iść Helmowy Jardać, zamiast Wrót Rohanu. Już wezmę Wrota Rohanu, żeby nie było, że na dzień dobry mam twierdzę. No a ja nie mam. A bo dobra, ustawisz. Super. Czekaj. Dawaj na chujowy Helmowy Jar. Dobra, to ja będę w chujowym jarze. No, właśnie problem będzie z Gondorem, że prawdopodobnie będą próbować od dupy strony zajść, ale to już to... To jest tam... Mordor, czego ty się spodziewasz. Isengard w ogóle, zobacz, gdzie żeś wystawił. Żelazne wzgórza. Znaczy się, wystawiłem ich tak daleko, ponieważ jak będzie gdzieś blisko, to my skończymy gorzej niż Tupolew. Wiecie, z drugiej strony, jak ich postawić w Isengardzie, no to oni będą walczyć na dwa fronty. No. Ale to nie o to nam chodzi. To mają być w miarę takie wyrównane szanse, co nie? Że jak się spotkamy, to będziemy już startować z równego początku. Mordor pewnie zajmuje tam południe, Gondor i tak dalej. A bo wiesz co? Isengard zajmie... W Isengardzie się ustawię, żeby był bliżej. No dobra. Isengard będzie podbijać Isengard. Musi... Isengard zajmuje tam te ziemię krasnoludów, tych... To są okolice Starlingów chyba. Tam Dagorlat, Martwe Bagna, zahaczy o Mroczną Puszczę, chyba że nas zdąży zająć i tak dalej. Czekaj, kogo by tu da... O, Forfeitera ustawię jak Isengardowi. O kurno. Albo nie. No dobra, nie będzie Forfeiter, będzie śmierć. Ale oni już mają Sarumana, to trochę będzie słabo, jak będą mieli dwóch czarodziejów, więc ustawię... W sumie to mi pasuje do niego. A wezmę na Kurwiatora, bo będzie śmiesznie. O. To bardziej do Mordoru by pasowało. A bo wezmę Salmualima i chuj. No o. Chociaż ten bohater chyba jest dosyć słaby, bo Isengard podczas ostatniej grozywki go tam nie brał. Mhm. No dobra, grajmy. Jest nie, raz go widziałem. Grajmy już, bo ten... Ej, drużyny zmień. A faktycznie. Znaczy i tak by nam tego nie przyjęło, także. No, to będzie dwójka. Grajmy już, bo zauważyłem już, że my od 6 minut gadamy. U ciebie, będzie 4, bo będzie dwuminutowy obsah, ale będziesz miał... Nieważne. A dobra. Dwa, jeden. No. Zasady te... O, może Drakon, ty tak ładnie mówisz, to wytłumacz zasady rozrywki. Rozgrywki. O. No. Zasady rozgrywki są takie, że będziemy napierdalać we Władcy Pierścieni Bitwa o Śródziemie 2. W trybie wojny o pierścień. Na początku, jak zresztą już widzieliście wcześniej, poustawialiśmy sobie tak, żeby to wszystko było ładnie. Poustawialiśmy sobie, ustaliliśmy zasady gry, których nie pokazaliśmy. Wyłączyliśmy bohaterów pierścienia? Mamy bohaterów pierścienia. A dobra, mamy bohaterów pierścienia, także jeśli trafimy przypadkiem na Golluma, którego wprowadzili w części drugiej, którego można znaleźć na mapie podczas potyczek, jeśli go przypadkiem trafimy, możemy go zaciukać. To nawet w sumie taka przyjemna część.
zdobyć pierścień, zanieść go do fortecy i potem możemy sobie zwerbować bohatera pierścienia. Do wyboru jest Galadriela, u nas po stronie wroga jest oczywiście Sauron. Chodziło mi bardziej o to, żebyś ten tryb wojny o pierścień wyjaśnił, bo jest to nowość, którą wprowadziła druga odsłona Władcy Pierścieni Bitwy o Śródziemie. Jest to tryb, który... Znaczy, przypomina... Nie skończyłem pierwszej części, także... Przerwałem ci tam. Znaczy nie skończyłem jeszcze pierwszej części, także no... Dziwnie tak trochę mówić teraz o drugiej, kiedy jestem dopiero w połowie pierwszej, bo chyba mi Eisen... Dobra, ale już tam ten pierwszy... Załóżmy tam, że... W każdym razie, to jest ma... To jest mapa Śródziemia. To weź już... To już nie jest okrojone, no to fajnie. To weź jeszcze, wykonaj może ruchy jednocześnie. Dobra, żeby... po kolei. Pierwsza... Wojna o pierścień składa się z trzech faz, czyli jak widzicie mamy mapę Śródziemia, to jest taka... Troszeczkę taki dodatek turówki. To mi się trochę serial Total War przypomina. Bo tam też jest w sumie coś podobnego. Jest taka faza taktyczna, czyli co turę... W ogóle gada mnie o tej grze, nie? Czyli co turę, dobra, nie będzie Elrond. Dostajemy na początku już jakieś tam armię, także jest dobrze. No, w sumie już faza taktyczna, czyli rozstawiamy wojska po różnych, prawda... Możemy przemieszczać nasze wojska. Mamy do dyspozycji trzech bohaterów. Trzech głównych bohaterów, bo możemy również rekrutować innych bohaterów, ale o tym potem. Mamy takich... Mamy do dyspozycji trzech głównych bohaterów, którymi przemieszczamy nasze wojska i tylko nimi właściwie możemy zdobywać prowincję. To jest ważne. Ja przemieszczę Elronda w stronę Mrocznej Puszczy, bo właśnie od wschodu kierują się na nas oczywiście wojska Isengardu i Mordoru, bo każdy zaraz zajdzie ze wschodu, wiadomo. Thranduila wyśle na zachód. Tam musi być jakaś cywilizacja. No, zajmę sobie te tereny, od razu powiem. Podobnie w sumie Marshal będzie pewnie robić tutaj w swoich okolicach. Danland mogę ci zostawić, Minhiriath chyba sobie wezmę. Będzie taki ładny bufor na zachód, tutaj Rivendell, Minhiriath. Tak, możemy budować jej budynki. A, już to zrobiłeś? Nie. Ja sobie zbuduję. Danland zajmuj. Po drodze, na razie Haldirem wezmę Minhiriath. Albo dobra, może się przydać potem. Albo w sumie. Ja sobie zbuduję, bo możemy oczywiście budować budynki w fazie taktycznej i trwa to tylko jedną turę, także nie jest źle. Z wyjątkiem fortecy, która buduje się tury dwie? Tak, dokładnie. Dwie? Myślałem, że dwie trzy. Tury. Bohaterowie się trzy tury rekrutują. Aha, no dobra. To mi się pomyliło. Ja to sobie zbuduję w Rivendell w takim razie koszary. Zawsze warto budować koszary, od razu mówię na początku. Jak będę nagrywać kampanię, to nie będę o tym wspominać. Zawsze warto budować koszary na początku, żeby już móc od razu w drugiej turze rekrutować jednostki. Tak, bo te jednostki potrafią dosyć długo tworzyć, bo tworzy się... Podstawowe jednostki budują się jedną turę, doborowe dwie. No. Czyli... Doborowe to na przykład doborowa kawaleria, to są Rohirrimowie, doborowi łucznicy. My mamy strażników z Mocnej Puszy, to jest siła doborowa. Najlepsi chyba łucznicy, jeśli chodzi o całą grę. Zapomniałeś o strażnikach z Itilien. Powiedziałem doborowa. To, że się rekrutuje dwie tury, to nie znaczy, że jest doborowa. No. Zrobimy pojedynek, kurwa. Faramir kontra Thranduil. Ja pamiętam, że mam takie wrażenie, że w pierwszej części tam Władcy Pierścieni, tam Bitwa o Śródziemie, te jednostki były tak bardziej zróżnicowane, że na przykład strawnicy z Itilien byli szybciej strzelali, ale z kolei nie mogliśmy im update'ować pancerza. Czy mówisz o drugą część? Czy? O jedynce mówię. Aha. A z kolei ten łucznicy Gondoru byli słabszymi łucznikami, wolniej strzelali i mniejszy damage zadawali. Ale za to można było im pancerz ulepszyć. A tutaj mam wrażenie, że po prostu są gorsi łucznicy i lepsi i tyle. A czy strażnikom z Itilion i łucznikom z Mocnej Puszy też nie można dodawać pancerza? No to akurat zostało zachowane. Nie wiem, co potrafią strażnicy z Itilion akurat. Łucznicy z Mocnej Puszy dodatkowo mogą chociaż chyba strażnicy też mogą się chować w zielonym, co nie? W lasach między drzewami są niewidoczni. Znaczy są zakamuflowani. Zitilien chyba już tamto, już nie są chyba w tej części, mam takie wrażenie. Właśnie puszcze strażnicy potrafią.
Jak również mam też do dyspozycji te słynne płaszcze elfów, które zapewniają niewidzialność, jeśli jest się w bezruchu. A tu tam takie... Dobra, dobra, już się rozmieściłem. Oczywiście czyli... widzę, co marszał tutaj za od Janie Pawła. Właśnie ty już skończyłeś tłumaczyć? Właściwie chyba tak. Wróg zapewne zrobił jakieś własne ruchy, których oczywiście nie widzimy, to ważne. No i ślicznie wyjaśniłeś, już wszystko jest jasne. O, to jest pierwsza faza, bo mamy trzy fazy każdej tury, to jest faza taktyczna i w tym momencie klikamy zakończ fazę. Zakończyłeś fazę? Tak, tak. Ja pierdolę od paru minut, to już pewnie kliknął fazę i ja pierdolę co? Dobra, klikam. I... sobie zrobię oddalenie, trochę słabo widać, co się gdzie poruszył. Teraz powinna mieć miejsce faza bitewna, ale z racji tego, że nie przeprowadzamy żadnych bitew, bo po prostu nie natrafiliśmy jeszcze na wroga, który jest troszeczkę daleko, no to go nie ma. Później będzie faza odwrotu, o której pewnie powiem, bo na pewno nam się za chwilę przyda. A przynajmniej przyda. To chyba przypomina Warhammera mi się. Dawn of War chyba też był taki tryb, polegający właśnie na takiej strategii. Takiej taktycznej? No, dobra, znaczy, To mi się bardziej kojarzy właśnie z Total Warem. Serią. Tutaj w ogóle do wyboru. O, i teraz ja sobie kupię najpierw... O, zrobię tak, że dwóch żołnierzy, dwóch łuczników i... A, dokładnie. Teraz mamy koszerę, możemy zająć się rekrutacją. Gondorską, batalion gondorskich rycerzy, który pamiętam też miał taką właśnie zaletę w jedynce, że można było im tarczę dokupywać. No ale tutaj to jest papierowa kawaleria, która szybko pada, ja z reguły w nią nie inwestuję i ja po prostu... Czekam zawsze na drugi poziom stajni, no bo... bo Rohirrimowie jednak nie dość, że są lepsi, to jeszcze można im broń zbierać. To się przydaje przeciwko pikinierom. Tak. Ja tymczasem będę zajmować sobie te zachodnie tereny z Randuilem, którego potem się cofnę. I będę dysponować na razie na początku tylko dwoma. A właśnie, jeszcze jeden fakt. No. Musimy jak najszybciej się do siebie zbliżyć. Ponieważ jeżeli zaatakuje nas przeciwnik, a będziemy tylko my sami na terytorium, to wtedy nie można rozstrzygać bitew przez czas rzeczywisty, tylko przez autorozstrzygnięcie, które, jak się przekonaliśmy niedawno, lubi po prostu działać jak gówno. Znaczy działać jak gówno, ale czasami to się naprawdę dziwne rzeczy dzieją, wiesz? Ja pamiętam, poszedłem tak, Aragornem z dwoma chyba strażnikami przeciwko samemu Lurdsowi i przegrałem. On ledwo mu się udało wygrać. No, ale ja na przykład pamiętam, że Haldirem chyba, co on tam miał, chyba jeden batalion łuczników z tym. Graliśmy wtedy z goblinami chyba, wtedy to był chyba Drogoth, ten władca smoków. Miał to jakoś sporą ekipę, żeśmy kurna to wygrali, także... Oczywiście tutaj autorozstrzygnięcie działa chyba w sumie też tak, że przecież można to oczywiście pominąć, można to przyspieszyć na słaby komputer. Działa tak, że tworzy po prostu symulację gry, symulację potyczki, co nie? Po takiej warstwie nie tworzy warstwy graficznej, grafiki nic z tego nie robi, tylko po prostu on to sobie zlicza u siebie. I na podstawie tego wychodzi mu, kto wygrał. To nie dzieje się w takim czasie rzeczywistym, tylko po prostu on to sobie zlicza, oni się przemieścili tutaj, ten się przemieścił tutaj, zaatakował tego drugiego, rozpierdolił, okej, leci dalej, ale trafił na wieżyczki czy coś i tak dalej, o wieżyczkach też będzie mowa. I tak to działa właśnie, to auto rozstrzygnięcie. Od razu przy okazji powiem taki szybki plot twist, że koszary mogą budować w trakcie na fazie taktycznej tylko 7 jednostek jednocześnie. Znaczy możemy ustawić tylko kolejkę do 7 jednostek. Także nie mogę zabudować sobie wszystkich punktów dowodzenia już od razu w pierwszej turze. A, najważniejsza rzecz. No, gracz chciałby zapisać sesję, zgadza się, bo muszę... bo pozostali gracze muszą wyrażać zgodę. Dobra, tego już nie... Oczywiście nie. To jest już tego. Tak. teraz nie. O, oczywiście tak. Oczywiście tak, klikamy tak. Żegna się z wami Drakon 94, żegna się z wami Marszal tam... Ileś tam tych szóstek ma i jedynkę na końcu już tam. Stary, i pamiętam, do zobaczenia w kolejnym odcinku i żartowałem. Ja już dawno tych szóstek nie używam. Aha. Bo generalnie... Nie szkodzi. Historia z tymi szóstkami... O, może teraz opowiem tą historię, skąd się wzięły te szóstki. Bo kiedyś bardzo lubiłem zespół, który nazywał się Iron Maiden i miało być pierwotnie nazwa kanału Marshall 666, ale była zajęta.
Dałem jeszcze jedną szóstkę zajęta, dałem jeszcze jedną też zajęta, skasowałem jedną szóstkę, dałem jedynkę i tak wyszło. No dobra, nie. Ja się muszę ruszyć. I więc ta jedynka była w wniku tylko dlatego, żeby ten... Jeszcze Elrondem się ruchnę. Dobra, tu mi się Woj otworzył. No dobra, może przy okazji pokażę zapewne, jak wyglądają te rozstrzygnięcia ze swojej strony, bo ruszę w tej chwili na mocną puszczę. To jest taka troszeczkę... Będzie takim troszeczkę chyba obleganym miejscem, bo... No mocna puszcza jest taka troszeczkę... No bo to widzicie, mam tutaj dwie prowincje, tutaj mam Sarumana i Lurca, mogą mnie... Jeden z Erebor, drugi z Kelduiny, mogą mnie zaatakować z tym mocnej puszczy, dwóch naraz może. Tu mam jeszcze Dagorlat. Tutaj już widzę, Mordor się zapewne właśnie wybiera na Dagorlat, także będę mieć wesoło. Dol Guldur będzie dobrze zająć. No, będą mi jaja. W ogóle trzeba będzie zrobić ten mech, którego my korzystamy, żeby nie tworzyć tych autorozstrzygnięć, że po prostu jeden batalionik losowy. No tak, przeważnie, tak. Nawet nie musi być jakiś konkretny. Jeden batalionik żołnierzy zostawiamy, na przykład ja sobie zostawię jakiś batalionik, nie wiem, elfickich łuczników na terenie Marszala, powiedzmy, że nie wiem, w Fangornie. I dzięki temu nie musi robić autorozstrzygnięcia, bo jesteśmy tam de facto obydwaj na tym terenie, więc będziemy rozgrywać to razem. No. Aha, i oczywiście jeszcze trzeba wspomnieć o jednej rzeczy, że jeżeli wynajmiemy sobie, powiedzmy, 5 batalionów Rohirrimów w trybie RTS-owym, to niestety te bataliony giną po trybie RTS-owym i już nie wracają. W sensie? Jednostki zrekrutowane w trakcie bitwy nie są brane pod uwagę w dalszym... To by było zbyt fajnie. I podobno... Na temat tego, jak w ogóle działa to rekrutowanie jednostek po stronie fazy taktycznej, po stronie bitwy, czyli tej części RTS-owej i tak dalej, to o tym pewnie będziemy jeszcze gadać. Bo to są takie różne dziwne, bo to są różne takie zasady mniej lub bardziej dziwne dotyczące tego, także o tym jeszcze pewnie będzie czas powiedzieć. No. Dobra, ja tu widzę, że zaraz będziesz za Isengardem się mordował. Z dwojga złego wolę walczyć z Mordorem niż za Isengardem, bo co prawda Mordor ma więcej jednostek, ale te podstawowe... Od razu się mówię, że król Nazgûli jest w Haradzie, ma stąd bardzo piękną drogę do Gondoru. No to jest tak, ten Mordor, który jest niby po drugiej stronie kurwa mapy, to jest on taki troszeczkę cwany, bo jesteśmy w Mordorze, niby jest daleko, co nie? Jak sobie tak spojrzymy na mapę globalnie, czekaj, lepszej. Jak spojrzymy na mapę globalnie, no to tu jest Mordor, tu jest tam Helmowy Jar, Isengard, tu są tereny Rohanu, jest trochę Gondoru. No i wygląda to, no i niby są daleko, ale jak spojrzymy na przykład na, jak spojrzymy bardziej na południe, no to wygląda tak, Harad, Gondor, Enedweth, i są u nas. Także no, po stronie południowej mamy podobnie, czyli 2-3 tury i właściwie już mamy pierwsze bitwy. Także... No, znaczy się kluczem u mnie będzie jak najszybsze wyekspienie Boromira, bo Boromir na 5 poziomie ma boosty do morali, a na 7 bodajże masz szkolenie jednostek, co potrafi zboostować wojsko nieźle. I Boromir ma jeszcze taki fajny atak, że jak na przykład walczy z wargami i zdzieli jednego, to kładzie na ziemię 2 co najmniej, albo 3 nawet. I to jest fajne, bo on tak stopuje tę armię, nie mówiąc o tym, że może zatrąbić wróg i wtedy po prostu wszyscy srają w gacie i już ten... No i są zastopowani. Aragorn ma podobnie, ale no, trzeba tam tu trochę poczekać. Znaczy się, Aragorn ma Elendila tego i to działa na innej zasadzie. Po prostu oni spieprzają wtedy. Bruk Boromira jest lepszy w mojej opinii. Aha, bo ich paraliżuje, no. Dobra. I wtedy można ich łucznikami wystrzelać albo... Okej, dobra, wiem o co chodzi, bo mi się pomyliło, że myślałem, że mają podobne moce. A, to się czasem rybie. To spokojnie, no. Kontrolujemy to. Chyba. I powiem ci szczerze, że wolałbym... Czyli Boromir po prostu by... Nie że spierdzielają, tylko że Boromir dwie w ten swój róg i oni mają takie... O kurwa, ona w wuzeli gra. No. Dobra, widzę, klikamy? Że to... No ja już klikłem dawno. Aha. Nie, bo żeby było jasne. O, od razu mi się wjebał. Elrond kontra Saruman. Niegdyś sojusznicy. No. Dzisiaj trochę kurwa nie. Ale te sceny z Sarumanem, Galadrielą i Elrondem w Hobbicie bardzo mi się podobały. Były takie...
majestatyczne. No coś było w tych scenach. A wiesz co? Galadriela. I to wykreowało tą scenę. Nie no, żartuję. O Galadrieli pewnie też będzie, bo czasem nam się uda zdobyć jakiś pierścień. Dobra, ja zaczynam w Mrocznej Puszczy. Bo to jest tak troszeczkę, że mamy te wszystkie bitwy do rozstrzygnięcia, one są takie trochę losowej kolejności, mam wrażenie. I Marsza chyba w tej chwili nic nie może zrobić, bo muszę rozegrać własną bitwę. Bo ja nie mam żadnych bitew. A, no to nawet nie masz żadnych bitw, ale to tak będzie. Także Saruman i co my tu mamy? Jakiś tam garnizon piechoty isengardzkiej, czyli Uruków. No to chyba wygramy, chociaż z tym różnie bywa. Autorozstrzygnięcie, rozpoczynanie bitwy, no i tak to wygląda właśnie. Będzie tak pykać. Oj, wygląda to niebezpiecznie. No, oczywiście pykać. Oj, kurwa, czekaj, dobra, dobijemy go. Au, kurwa, nie! Ja pierdolę przejdę. Oczywiście jak się gra w trybie single player, to nie trzeba autorozstrzygnięcia, bo no, wszystkie... tutaj, ja... Ktoś korzysta, ja pierdolę. Dostałem w pierdol od Sarumana i... No, to jest właśnie to chyba, co mówiłeś o tych chujowych... No, mało tego, w singlu chyba można całkowicie autorozstrzygnięcie wyłączyć. Ale Saruman przynajmniej stracił batalion piechoty, a ja właśnie jeden zyskałem. Dobra, i w tym momencie wysyłam go do wysokiej przełączy. Teraz ja zrobię coś takiego, ja to że kuźnie. Teoden jest tak? W... Stworzę... Zbuduję. Czekaj, co by tu zbudować? Dobra, zbuduję kuźnię. Tu zbuduję gospodarstwo, a tu zbuduję koszary, bo trzeba się... Tu zbuduję drzewo. No bo już tam chyba sobie ząbki strzeże na mój teren król Nazguli. Mhm. I tu z wrocha nie zbudujemy, myślę... Zważę, to nie cię zauważyłeś, ale elfy w sumie mają taką troszeczkę okrojoną ilość jednostek. Nie wiem, czy zauważyłeś. Nie zauważyłem. Jakie masz jednostki do kupienia? Mam 6 jednostek. Dwa razy zbrojni, dwa razy łucznicy, dwa razy konina. A pikinierzy? No, mam tych strażników gwiazdy, no to oni właśnie. Nie, dwa razy zbrojni, bo to jest zbrojni, pikinierzy. Pikinierzy to jest coś co innego. Zbrojni, pikinierzy, łucznicy, doborowi łucznicy, kawaleria, dobolowa kawaleria, tak? No mam tak, mam po dwa z każdego rodzaju. Po dwa z każdego rodzaju. No. Czekajcie, bo... okej. Zaćmło się trochę. O dobra, no ja mam taki plan, że tutaj sobie zbuduję kolejne koszary, a potem... Czy najpierw fortece? O nie, inaczej, najpierw... Na koniec mam 3 koszary. Zbuduję... już. Nie, dobra. Anuluję to i zbuduję tutaj koszary. Fangorni... No, bo już na ciebie lecą. Stoisz? No stoję. Wiesz co? Sobie mogę jeszcze spróbować na Minas Tirith lecieć, ale... Aha. Ja przynajmniej... poczekam na Haldira i tam... Haldira w tej chwili wysyłam do Caradhras. A, to... no, fakt. I w sumie do Lorien. No, I kwestia jest tego typu, w Caradhras postawię fortecę i to będzie już takie troszeczkę... To już będzie taka moja blokada. Ja mam o tyle fajnie, właściwie obydwaj tak mamy, że... No, mnie w tej chwili od Rivendell tej strony... No, my tutaj... Kurwa, jak się te góry nazywały? Ja może tu będzie, już zapomniałem. O, góry mgliste właśnie, tu są góry mgliste, no to właściwie... Przez góry mgliste wiedzą tylko dwie ścieżki w tym momencie. Caradhras, czyli przełęcz Czerwonego Rogu i... Wysoka Przełęcz, to jest kierunek już do Rivendell. Także mam tu o tyle fajnie strategicznie to ułożone. No oczywiście mogliby mnie zaatakować jeszcze od strony południa, ale tutaj już mamy, że tak powiem, obstawę. Taką niebieską. W sumie Aragorn spróbuje Gondor zająć i zobaczymy co z tego wyjdzie. Najwyżej w tym momencie król Nazgûli atakuje Gondor. No najwyżej się cofnę. Znaczy mam jakby co... Znaczy, jest to o tyle fajnie, że jak przegramy bitwę, to oczywiście nie tracimy tych bohaterów głównych. Tylko oni się wycofują. Tak, oni się wycofują. Kwestia jest tego typu, no... A dobra, to jak się przy wycofaniu... O właśnie, miałem powiedzieć o... W fazie odwrotu, bo oczywiście, bo chyba jest kwestia tego typu, że można się wycofać się... A dobra, to jeszcze zobaczymy. No dobra, klikamy? Nie. Nie, to nie. Nie, dobra. Generalnie wszyscy widzą na nagraniu moje save'y. No a teraz ja się nigdzie na razie nie ruszam.
Chociaż mógłbym jeszcze spróbować zająć... Potrzebne jest twoje wsparcie, bo już tutaj na mnie ząbki szykują. Kurwa, widzę. A Haldira wysyła do Karadra, stranduje i zajmuje ziemię... Arnor. Oj, teraz zrobię tak, że tutaj sobie narekrutuję trochę tych lepszych wojów, bo jest tam tak z tyłu, póki co nie za... W sumie teoretycznie Aragornem mógłbym spróbować zajmować te południowe tereny, ale na razie się dam chyba sobie z tym spokój. Oj, tutaj, tu się... tu zbuduję fortecę. Kurwa, nie to wcisnąłem, jak będzie. A jest trudno. Tu gospodarstwo... Już się nie da zasnąć. No i tu gospodarstwo. Skasowałem sobie drzewo jedno przypadkiem, ale jest trudno. Warto budować gospodarstwa, bo gospodarstwa dają boosty do... No, ja sobie właśnie jedno wyjebałem. Fuck. Tutaj się pojawia taka ikonka, bo to może warto powiedzieć. I może wspomnijmy o kuźniach ozbrojenia, które też te można budować, bo to jest dosyć istotne. Co się na pewno nam przyda, że oczywiście możemy ulepszać tutaj jednostki i tak dalej, wiadomo, nie? Po stronie tej części turowej również możemy to robić. I wygląda to na zasadzie tak, jeśli dana jednostka zostanie w prowincji przez jedną turę, w prowincji, w której jest kuźnia, otrzyma ona ulepszenie. A ja popełniłem tutaj mały błąd taktyczny, ponieważ... Dobra, zrobię tak, idę Haldirem na Lorien i spróbuję się nim wycofać do ciebie, jeśli to się uda. Ja tutaj mały błąd taktyczny popełniłem, ponieważ... mogłem Theodena przesunąć na Wrota Roka, no i wtedy mógłbym go przesunąć go na Fangorn. Czy od razu może powiedzmy, że ten twój teatr działań, czyli właśnie Fangorn, Rohan, czyli ta część rohańska, jest taka troszeczkę niefajna do obrony. Fangorn, no. Rohan to tam jeszcze pół biedy, ale kwestia jest tego typu, że mamy tutaj Isengard, Wrota Rohanu, Helmowy Jar, więc jeśli trochę nas zepchną właśnie tutaj do tych twierdz, do tych Wrót Rohanu, to ciężko się to broni. Bo to są trzy prowincje, mogą w każdej chwili zaatakować. No i mam sytuację, której rzecz mówiąc nienawidzę, bo jest terytorium, które ma sporą armię z trzema dowódcami, która graniczy z dwoma moimi terytoriami i nie wiadomo teraz... Saruman, jeśli chodzi o Sarumana, to mogę się obawiać tylko, że zaatakuje Fangorn, nic więcej. Ale możesz to przetrwać. Ale tutaj, na Martwych Bagnach, to oni mogą mi zaatakować albo Rohan, albo Fangorn. No, i tak na dobrą sprawę mogą zaatakować jedno sprawa drugie. Sprawa byłaby łatwiejsza, gdybym przesunął tego cholernego Theodena na Wrota Rohanu i mógłbym go już w tej turze przekierować na Fangorn i wtedy szanse na obronę byłyby znacznie większe. No dlatego ten teatr jest taki trochę... No to są straszne szachy tutaj w tym miejscu, także no... Ja po swojej stronie zapewne będę po prostu przesyłać ci wsparcie, bo no... Ja jestem troszeczkę lepiej ułożony po prostu. A, no i jeszcze kurwa... Jeszcze bo nie. Mordor może pierdolność się od południa. Wiem co zrobię, tutaj stworzę sobie wojo. Rohir. Przecież tu mam jeszcze koszary i tu mogę sobie stworzyć jakieś posiłki. Mhm. To też sobie możesz stworzyć jakieś posiłki. Masz kantynę? Dobra, spróbujmy tak. Cyk. Aragorn na razie jest... Ważna informacja. Doborowe jednostki zabierają więcej tych punktów doświadczenia. Więc dlatego punktów dowodzenia. Warto gospodarstwa budować albo właśnie Gondor dużo daje punktów dowodzenia. Popa tak zwane. Dobra. To może od razu powiedzmy, czy to może później, bo teraz się czeka na bitwie, więc trzeba się skupić. Dobra, wysyłam Haldira do Lorien. Elrond zostaje, stranduje i zajmuje się zachodem. I zaraz zobaczymy... Coś czuję, że I to bardzo będzie... bym się... I w sumie jakiś jeden batalionik jakbyś mi wrzucił do Rivendell byłoby fajnie. Losowy. No to nie w tej chwili, to jest taki priorytet 2 albo... Dobra, to zaraz się tam za Isengardu coś wyślę. Ejo. Dobra, i klik. Klik. No już, no... Ja wolę czekać, no i tak myślę. I właśnie czeka mnie ostre dymanie bez wazeliny. I teraz się zastanawiam, czy Haldir sobie poradzi z Sarumanem?
Haldir? Haldir walczy z Sarumanem w Lorien, to było do przewidzenia w sumie. No... Pytanie jakie jest obaj macie chyba pierwszy level, no to szans trudno powiedzieć. Bo jeśli pomyślałem, że po prostu wycofam się Haldirem do ciebie i już zrobię taki szybki przerzut do ciebie, ale... No. Chyba będę musiał rozwiązać to trochę inaczej. No dobra. Auto rozstrzygnięcie, jak nie pójdzie, to cofnie się do Karadras najwyżej. Oj, dobra. Już tylko pomijam. Wpierdol na całej linii. To było do przewidzenia. No, ale Lurz się wycofał, dzięki czemu może uda mi się... Moja kolej. ...najechać Lorien. Chociaż... Mają tylko bohaterów, to ja mam Boromira z armii. Jest szansa. Przegram to. Mam no taką troszeczkę ciekawą sytuację. No dobra, wysyłam ci jeden batalionik z Rivendell, lecę do ciebie tam, zobaczę co się uda ugrać. I faza odwrotu. A, zakończ fazę? A czemu zakończ fazę? A, dobra. O, mogę wycofać swojego... Mogę wycofać Boromira, świetnie. To ja sobie go wycofam na Fangorn.